Oglądając wszystkie bardzo ciekawe Państwa prezentacje, można powiedzieć tak. Mamy 60 lat określania, praktyki określania poziomów pól elektromagnetycznych. Mamy kilkadziesiąt lat badań nad wpływem pól elektromagnetycznych na człowieka. Mamy wykonane w tym czasie tysiące tych badań, a ciągle mówimy o dużej niepewności. Ciągle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten wpływ nietermiczny istnieje, nie istnieje, od jakiego poziomu, w jakim stopniu, jak się przed nim bronić. I chciałbym zapytać wszystkich czterech Państwa, żebyśmy się udali tak lekko w przyszłość. Pierwsza rzecz to, dlaczego do tej pory nie udało nam się, mimo tych kilkudziesięciu lat badań, tysięcy naukowców, którzy pracują, ciągle nie udało nam się uzyskać odpowiedniego stopnia pewności? I druga część pytania, czy Państwa zdaniem w jakimś przewidywalnym terminie 3-5 lat jesteśmy w stanie znacząco zmitygować tą niepewność i przybliżyć się do tej odpowiedzi, jak pola elektromagnetyczne wpływają na ludzki organizm? Czy ktoś pierwszy chciałby zabrać głos? Ja pozwolę sobie zacząć, o ile mnie słychać. Ta niepewność nie jest aż tak dojmująca. Mamy szeroką wiedzę już w tej chwili na temat mechanizmów dotyczących interakcji pomiędzy organizmem ludzkim a polem elektromagnetycznym. A zatem ta główna niepewność dotyczy ekspozycji, a więc kiedy na rynku pojawia się nowa technologia, taka na przykład jak 5G, to wtedy nie wiemy do końca, jaka będzie ekspozycja na te nowe technologie, jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa. I dlatego właśnie prowadzone są badania na ten temat. Dziękuję. Jest jakieś... A czy w ciągu najbliższych 5 lat jesteśmy jeszcze w stanie bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o ten wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka? Czy prowadzone są według Pani wiedzy jakieś badania, które mogą być przełomowe w tej kwestii? Ja pozwolę sobie odpowiedzieć ponownie na to pytanie, że nikt inny się nie zgłasza. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z badaniami, które były prowadzone na ten temat, natomiast nie są to badania najwyższej jakości, można powiedzieć. A zatem musimy zadbać o najwyższą jakość prowadzonych badań, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nie możemy liczyć na jakieś przełomowe osiągnięcia w tym zakresie. Mamy zgłoszenie. Pan Chu się zgłaszał do odpowiedzi. Czy mnie słychać? Yes, we can hear you. Tak, słychać doskonale, świetnie. Mówimy tutaj o kwestiach bardzo złożonych. Mówiliśmy także o takich kontrowersyjnych wynikach, jeżeli chodzi o te zagadnienia. Ja od 1971 roku zajmuję się tą kwestią, w zasadzie od czasu, kiedy studiowałem na uczelni. I bardzo wiele wtedy pracowałem w laboratorium i przeglądałem też doniesienia na przykład ze Związku Radzieckiego, które się w tamtym okresie pojawiały. Myślę, że te badania nad wpływem biologicznym związanym z ekspozycją są niedoskonałe, ponieważ pamiętajmy, że nasz organizm jest niezwykle złożony. Są to bardzo złożone aspekty biologiczne. Są też pewne kwestie inżynieryjne. Wielu naukowców to są naukowcy, którzy mają doskonałą wiedzę biologiczną, natomiast brakuje im wiedzy technicznej, a zatem nie ma takiego połączenia, a wyniki takich prac powinny wskazywać także na interakcję pomiędzy właśnie polem elektromagnetycznym a organizmem. I oczywiście tutaj możemy wypracować różne wyniki. Myślę, że z tego też wynika te braki wiedzy. Myślę, że warto podkreślić tutaj, że na jednym ze spotkań w Waszyngtonie przedstawiono wyniki, które mówiły o tym, że wpływ pola elektromagnetycznego jest bardzo duży, ale to jest kwestia interferencji, a nie tylko kwestie biologiczne. Natomiast mówi się o tym w tej chwili, że należy zbierać wszystkie dostępne badania, natomiast bardzo często te badania nie są powtarzalne, nie powtarza się ich, a zatem bardzo trudno jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ wiele tych badań nie zostało potwierdzonych, nie ma jakiegoś naukowego konsensusu w ich zakresie, a zatem nie mogą być podstawą do opracowywania limitów ekspozycji. Czy pan profesor Keshvari także chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Tak. W takim razie chętnie usłyszymy odpowiedzi, czy się przybliżymy. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim cieszę się, że mamy miejsce na taką szerszą dyskusję po prezentacji. Myślę, że trzeba także odnieść się do komunikacji na temat ryzyka. I to jest kwestia bardzo złożona, jest to kwestia przekrojowa, multidyscyplinarna i są badania, które były przeprowadzane na przykład przez ekspertów w zakresie medycyny, w których wykazano, że niektóre wyniki mogą być bardzo interesujące. A zatem, tak jak w mojej prezentacji wspominałem, musimy brać pod uwagę różne aspekty pojawiających się publikacji. Jeżeli chodzi o komunikację na temat ryzyka, to pamiętajmy, że jest to kwestia bardzo złożona, a co za tym idzie, musimy bardzo dokładnie przyglądać się temu, w jaki sposób prowadzona jest komunikacja skierowana do opinii publicznej. Być może większą uwagę należało właśnie zwracać także na te kwestie, jeżeli chodzi o badania ITU. I w jednym z naszych badań doszliśmy do takiego wniosku, że być może branża powinna aktywniej angażować się na wstępnych etapach wprowadzania nowych technologii, więc to sama branża, firmy powinny bardziej zaangażować się w prowadzenie jasnej komunikacji z opinią publiczną, mówić do opinii publicznej prostym językiem i myślę, że szczególnie na wczesnym etapie prowadzona komunikacja mogłaby rozwiać pewne uwagi. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące jakichś przełomowych badań, nad którymi mogłyby trwać prace. Myślę, że tak jak już wspomniałem, to my przyglądamy się wszystkim nowym publikacjom, nowo powstającym danym i myślę, że korzystne byłoby publikowanie danych z badań eksperymentalnych. Zawsze przyjmujemy je z radością. Natomiast pamiętajmy, jest to temat bardzo złożony I musimy pamiętać o tym, że w takich ocenach, które są przeprowadzane, my także musimy odnieść się do tego, jaka jest waga danych dowodów naukowych, ponieważ mamy różne badania, które mogą wskazywać na istnienie dowodów pozytywnych i negatywnych. Musimy zwracać uwagę, jaka jest waga tych doniesień. Dziękuję bardzo. Czy pan profesor Zmyślony, który miał kłopoty techniczne, słyszał pytanie, czy może powtórzyć? Tak, tak, pytanie słyszałem i dwie wypowiedzi też słyszałem. Panie przewodniczący, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną sprawę, mianowicie pewien rozdźwięk, czy tam pewną różnicę pomiędzy standardami a rzeczywistą ekspozycją na pola elektromagnetyczne. Bo no, w tym roku chyba, nie wiem, czy będą jeszcze takie wystąpienia, ale pamiętam, jak 2 lata temu, czy tam 3 lata temu uczestniczyłem w tej konferencji, to sporo się na ten temat mówiło, że standardy swoją drogą, a rzeczywista ekspozycja swoją drogą. Nie ma żadnego związku. To nie jest tak, że jeżeli tam jest dopuszczalne 61 V na metr, powiedzmy, w jednym kraju, a 7 V na metr w drugim kraju, to w rzeczywistości ludzie z tego kraju, w którym jest ten ostrzejszy limit, są mniej narażeni niż ci z tego kraju, który ma bardziej liberalny przepis. W związku z tym ja nie jestem, no mimo że oczywiście no, ja jestem biofizykiem, zajmuję się efektami zdrowotnymi, nie jestem specjalnie bardzo przerażony tym wzrostem poziomu dopuszczalnego w naszym standardzie. Natomiast jestem trochę przerażony jedną, znaczy przerażony, niepokoi mnie jedna sprawa, mianowicie to, czy rzeczywiście ten poziom pól, które będziemy obserwowali w naszym środowisku, on nie będzie rósł, znacząco. W związku z tym ja myślę, że no, zanim wreszcie zharmonizujemy te przepisy, wymyślimy jakiś ogólnoświatowy przepis i tak dalej, w tej chwili powinniśmy chyba całe to środowisko nasze zarówno, a szczególnie właśnie to techniczne, ta techniczna część tego środowiska powinna skupić się nad jakimiś przedsięwzięciami mającymi na celu właśnie maksymalne ograniczenie pól elektromagnetycznych emitowanych. To nie jest trudna sprawa, znaczy to jest trudna oczywiście sprawa, kosztowna, wymagająca no, dużo wysiłku intelektualnego inżynierów, ale jest to ona oczywiście do wykonania. W związku z tym, no, mówię, zanim wreszcie rozstrzygnie się ten dylemat szkodzą, nie szkodzą, termiczne, nietermiczne i tak dalej, powinniśmy jednak na to zimne dmuchać i doprowadzić do tego, żeby pola elektromagnetyczne rzeczywiście występujące w środowisku, no a jednak telekomunikacja na to ma największy wpływ, żeby one były jak najniższe. Więc takie przedsięwzięcia, no nawet instytucjonalne, no nie wiem, typu przepisów czy jakichś wytycznych, dobrych praktyk, no to u nas to się nazywa dobre praktyki laboratoryjne, czyli jakichś dobrych praktyk inżynierskich, żeby były zastosowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam także jedno pytanie znowu do wszystkich państwa. W oparciu, będę się odwoływał także do państwa takiego codziennego doświadczenia, dlatego że dla opinii społecznej, dla szerokiego społeczeństwa, jeżeli to społeczeństwo usłyszy, że jest niepewność, to jest to absolutnie cały zakres od to jest pewne, że szkodzi, do to jest pewne, że nie szkodzi. A z reguły społeczeństwo ma i ludzie mają taką tendencję do raczej myślenia negatywnie, czyli jeżeli coś jest niepewne, to znaczy, że na pewno szkodzi. Ale wznieśmy się proszę poziom wyżej, bo tak naprawdę rozmawiamy tylko o kwestiach wpływu pól elektromagnetycznych na człowieka, Ale wydaje mi się, że powinniśmy także oceniać całościowo bilans korzyści czy też strat z wprowadzenia danej technologii. I chciałbym prosić Państwa o ocenę, bo Państwo są ekspertami w dziedzinach wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka, a tej wiedzy w społeczeństwie nie ma, bo ona jest szalenie skomplikowana, interdyscyplinarna. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby każdy z Państwa ocenił technologia mobilna, mając wiedzę, jak PEM wpływa na człowieka i wszystkie kwestie związane z niepewnością tego wpływu, a z drugiej strony bilans wynikający z takiego codziennego korzystania z usług mobilnych. Czyli bylibyście Państwo w stanie ocenić od zdecydowanie negatywnie, negatywnie, neutralnie, pozytywnie, zdecydowanie pozytywnie bilans całościowy, zdrowotno-ekonomiczno-społeczny wprowadzenia działania sieci komórkowych. To czy bylibyście w stanie Państwo podjąć się takiego wyzwania związanego z tą oceną? Może w takim razie będę wymieniał, żeby nie było problemów, jeżeli by pani doktor Emilie van Deventer mogła odpowiedzieć jako pierwsza. Ja. Can you hear me? Yes. Czy mnie słychać? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Tak, słychać. Rozumiem, że mnie słychać, tak założę. Też odniosłam się trochę do tego w mojej dzisiejszej prezentacji. To na poziomie rządowym należy dokonać oceny korzyści płynących ze stosowania danej technologii. Myślę, że jest to ważne szczególnie w kontekście tych najnowocześniejszych technologii. Na przykład już w tej chwili mamy szereg aplikacji dotyczących usług zdalnych w służbie zdrowia i należy także przy tym ocenić zagrożenia. W tej chwili nie w każdym aspekcie dostrzegamy te zagrożenia, szczególnie jeżeli poziom PEM będzie poniżej zaleceń międzynarodowych, ale trzeba też popatrzeć na to szerzej, bo zdrowie to jeden z najważniejszych czynników dla społeczeństwa i dla opinii publicznej, a zatem musimy też wziąć pod uwagę ten wymiar społeczny wdrażanych nowych technologii, a zatem musimy toczyć czy wchodzić w dialog z opinią publiczną, musimy rozwiązywać kwestie takie na przykład jak ochrona prywatności danych, musimy wziąć pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju, kwestie środowiskowe, kwestie odpadów elektrycznych także na przykład, a także kwestie gospodarcze, kwestie finansowe, które także są z tym powiązane, więc myślę, że to jest bardzo szeroka kwestia. Kwestie zdrowotne są niezwykle ważnym aspektem, szczególnie z punktu widzenia WHO, ale to jest tylko jeden z aspektów. Ale myślę, że tutaj właśnie rządy, administracja publiczna powinna wziąć pod uwagę także wszystkie pozostałe aspekty tych zagadnień. Czy teraz mógłbym prosić o odpowiedź profesora Keshwariego? Dziękuję bardzo. W mojej prezentacji podkreśliłem bardzo wyraźnie to, w jaki sposób powstają nasze standardy, nasze normy. Kwestie społeczno-gospodarcze nie odgrywają tutaj istotnej roli. A dlaczego tak jest? Dlatego, że uważamy, że ustalane przez nas limity są oparte na danych naukowych. A standardy te i limity zmieniamy tylko w takim wypadku, kiedy pojawią się nowe doniesienia, nowe wyniki badań naukowych, które są powtarzalne, które są wiarygodne. Wtedy bierzemy je pod uwagę. Na poziomie rządów krajowych mamy różnego rodzaju niezależne instytucje. na tym polu, ICNIRP między innymi. To jest organizacja, także inne organizacje, które rzeczywiście skupiają się na kwestiach dotyczących nauki, a więc na danych naukowych. I to tylko nauka i dane naukowe mają wpływ na pracę tych organizacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ takie organizacje potem jak Światowa Organizacja Zdrowia, to są organizacje, które biorą już pod uwagę inne elementy, takie jak elementy dotyczące kwestii społecznych, gospodarczych. Może to stanowić uzupełnienie naszych prac, ale musimy wyjść od nauki. Podstawy naukowe muszą być rzetelne, muszą być doskonale ugruntowane w dorobku naukowym i myślę, że w tej chwili my możemy to zapewnić. Tak właśnie jest. Słyszymy. Yes. Tak, prosimy bardzo o komentarz. Doskonale. Jeżeli chodzi o PEM i obawy związane z bezpieczeństwem, to nie są kwestie nowe. Słyszymy od nich tak naprawdę od II wojny światowej. Tysiące artykułów na ten temat już opublikowane. Ale oczywiście to jest kwestia złożona, która wymaga połączenia podejścia związanego z kwestiami biologicznymi i inżynieryjnymi, technicznymi, a zatem w tej chwili mamy już artykuły, które odnoszą się do faktów, do twardych faktów i to na nich się opieramy. A więc to są te fakty, które są dla nas punktem wyjścia, ale oczywiście są też doniesienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone czy powtórzone w badaniach naukowych. A zatem szczególnie na przykład jeżeli chodzi o pracę BioInitiative, publikuje ta grupa raporty na temat tego, jakie są prowadzone prace, ale nie zawsze są to prace, które zostały już powielone czy sprawdzone. My bierzemy pod uwagę wszystkie artykuły, wszystkie doniesienia naukowe, bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wpływ, o którym mówi się w tych artykułach, a zatem mówimy o tym, że istnieje efekt czy wpływ termalny, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie i to jest coś sprawdzonego, co zostało potwierdzone i przed tym musimy się chronić, ale oczywiście są też takie efekty, które uznawane są za efekty nietermiczne czy inne niż termiczne, ale oczywiście one nie zostały jeszcze całkowicie potwierdzone i badania na ten temat nie zostały potwierdzone, nie zostały powielone, a zatem na tym nie możemy się do końca opierać, ponieważ nie zostało to jeszcze potwierdzone. Mamy też limity z roku 66, z tego standardu. W tej chwili mamy już nowe standardy z 2019 roku, 2020 roku. One odnoszą się do limitów ekspozycji. Oczywiście te limity biorą pod uwagę kwestię bezpieczeństwa. To, co chcę powiedzieć tutaj, to to, że przez wiele lat pracę w tym aspekcie prowadziło wielu specjalistów i wyciągnęli ci specjaliści bardzo podobne wnioski, bez względu na to, w jakim kontekście pracowali, więc nie ma potwierdzonego wpływu efektów nietermalnych na zdrowie ludzkie. A zatem te limity, które zostały zawarte w naszych standardach, zapewniają bezpieczeństwo populacji ogólnej. Jeżeli chcielibyśmy przyjąć takie podejście, jakie zaproponowała grupa BioInitiative, to musielibyśmy trochę zmienić podejście i na przykład wyłączyć wszystkie technologie umożliwiające nam komunikację bezprzewodową, czego oczywiście zrobić już w tej chwili nie możemy. A zatem musimy opierać się na ogólnym dorobku naukowym, aby wyznaczać nasze standardy, które będzie można wdrażać i do których można się będzie stosować. Mamy w tej chwili oczywiście różne podejścia, które reprezentują poszczególne grupy, jeżeli chodzi o efekty termalne i nietermalne. Także w Rosji odnosi się do tego i tam limity, które zostały wyznaczone, są bardzo niskie i to było opisane między innymi w jednym z artykułów z 2012 roku. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Jesteśmy już poza czasem, więc prosiłbym o bardzo krótką, incydentyczną wypowiedź profesora Zmyślonego. Proszę Państwa, no nie mogę się zgodzić z Państwem, przedmówcami moimi mówiącymi, że tylko i wyłącznie efekty termiczne, bo one są doskonale udowodnione. No, jest to niezgodne z zasadą ostrożności. Ja nie będę się tutaj powoływał na ten nadużywany przykład azbestu, który przez bardzo długie lata był uważany za materiał budowlany doskonały, obojętny dla zdrowia człowieka, a w tej chwili no, co się stało z azbestem, wszyscy doskonale wiemy. Nie chciałbym, żeby, no już nie ja pewnie, ale moje dzieci czy wnukowie obudzili się w świecie, w którym ta sama sytuacja spotka pola elektromagnetyczne. No, zasada ostrożności wyraźnie mówi, że nawet jeżeli nie ma dokładnego, dobrego dowodu na szkodliwe działanie jakiegoś czynnika, należy podchodzić do tego w sposób bardzo ostrożny, lepiej nie wdrażać. Oczywiście i tutaj stąd też pytanie pana przewodniczącego było bardzo zasadne, czy rzeczywiście, jeżeli porównamy te ewentualne negatywne skutki, no nie do końca udowodnione z tymi korzyściami, które z wdrożenia tych nowych technologii płyną, czy szala przechyla się na którąś z tych stron. No, w tej chwili przechyla się wyraźnie na stronę wdrożenia tych technologii. No bo rzeczywiście więcej jednak wydaje się z korzyści niż na podstawie obecnego stanu wiedzy ewentualnych szkodliwości. Natomiast pewne dane są na ten temat, że pola nietermiczne mogą szkodzić i w związku z tym no, należy być bardzo ostrożnym i jednak mimo wszystko no, dbać o to, żeby rzeczywiście te pola były jak najmniejsze. No, nie były, jak Państwo dobrze wiecie, nie byłem zwolennikiem liberalizacji polskich przepisów. Nie jestem do tej pory zresztą. Udowadnialiśmy, że stare mogły jeszcze nam długie lata służyć. No nieważne, w każdym razie niewątpliwie jeżeli chcemy podpierać się zasadą ostrożności, to nie możemy mówić, że tylko i wyłącznie efekty termiczne są szkodliwe. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Strasznie żałuję, że mamy tak mało czasu, bo widzę, że dyskusja mogła być długa i bardzo owocna.